the time there was a girl who made a wish to find herself a love and finally make the switch. Then you came around, you healed another stitch, and I'm glad about that. I can finally make the switch. Once upon a time there was a girl who made a wish to find herself a love and finally make the switch. Then you came around, you healed another stitch, and I'm glad about that. I can finally make the switch. Witamy o godzinie 6 rano, 2 marca. Dzień dobry, 2 marca. Wczoraj mieliśmy atakować, ale atakujemy dzisiaj. No i co, czepek jest zapięty, przygotowany. Kamery się... No w sumie tak. Żeby zaczepu nie urwało tylko w tej bitce. Dobrze jest. Linka w razie W jest. Jakby trzeba holować. Lepiej, żeby się nie przydała. Lepiej, żeby się nie przydała, no ale raczej jest przemarznięte fest, to nie powinno się nic dziać, nie? Także będzie dobrze. Ziemia zamarznięta, już wczoraj było o 20, także jest dobrze. Wyjazd. Rok temu też był wyjazd, to co? Jedziemy, na polu się zobaczymy. No i gdzie jedziemy? Tam chyba, na jęczmień. Na jęczmień od razu, na pola te duże. No to atakujemy. Ja zakładam kamerę na głowę i schowam się do tego. I jedziemy. Nie mogliśmy tej bitki podkryć, bo naładowała się wczoraj na wozu, a dzisiaj nie dało się jej dźwignąć, trzeba było lewarkować. Czapek ma to dźwigać. Doki, cicho. Najładniejsze zboże u Stacha, najładniej wyglądało na jesień. Pszenica tutaj jest. Robi robotę. Skorupa, widzowie, skorupa. Zapiemy się na pit stopa. Co ubywa? Ile tu jest na tym? Ile jest w sumie tutaj na tych kawałkach? Na tym i tam pod lasem. Pod lasem będzie. Pod lasem będzie hektar. Pod lasem jest 40 lat. No jak zostanie jeszcze, wiesz, na wozu, to w sumie wyjdzie, że... Wyjdzie akurat, że... Moje było przypadek 240. No. Elegancko. Słuchaj, żeby nie brakło, nie? No to żeby to się jak dostanie, to się pozbywie drugą damką więcej i już. No, żeby zasilić ją teraz i teraz. Najwyżej co? Pójdzie 180-200, najwyżej jak będzie więcej, to pójdzie. To letra, to taka jak woda. Ale to szybko działa, to tam pójdzie. Szybko się rozpuszcza, bo jak granula taki, wiesz, nie? Nie będzie widać. Tak mi się wydaje. No zobaczymy, no bo ziemia raczej przymrożona będzie przez cały dzień. Ja wiem, znaczy... Ale chodzi o to, że...
jakby siknęło trochę z nieba, nie? Żeby tam chleb poszło, to byłoby fajnie. Ale to wiesz, musi być zamarznięta. Znaczy musi być trochę odtajona, bo tak żeby nie spyło. No tak. Tam jest jedna ścieżka, tu jest druga, jak chcesz. No tak, ale tu ścieżki ci fajnie wyszły, bo to fajnie widać te ścieżki. No bo kto obserwował, jak szliśmy? No. Wielkie oko patrzyło z boku. No. Nie będę dokładał tego. No. Obciążników. To zrobię na docisku, na sprężynie, żeby jak najmniej. No tak jak w Amazonce jest. Nie? Zrobię sprężynę takie mniej. No w Amazonce tak jest. Na Amazonce tak żyjesz. Będzie się, wiesz, ustawiało. Ja bym coś, jakiś kamień podeszedł, to nasz pęsknie pójdzie do góry i znowu pan. No wiem, wiem. Chciałem wam kłaść, to znowu, wiesz. Tam musisz zrobić takie bolce, jak ja mam w Amazonce, wiesz, że... No to reguluje się na skupce się zrobi takie, wiesz. Na sprężynie co tam regulujesz i tyle, nie? I jest luksus, panie. No i idzie robota. Chyba dobrze, to mi się wydaje, że będzie jak to lala. Widać, że jest ładnie rozsypane. O, widać, że leży saletra, zobacz. Teraz to fajnie widać, bo saletra to bielutka. Kurwa, ale czepie kabiną. Zamarznięte to zero amortyzacji. Szczapek lepiej pływa po tych dołach. Ja bym nawet siodło nic nie mocowane. Powiem ci szczerze, że jak wczoraj jechałem z piłą do lasu i czapkiem, jak mi się przyblokowało siedzenie po to przez piłę, nie? No. Jak kurwa trzepało kabiną, jak wiesz, jak nie było amortyzowanego siedzenia, a jak już potem wziąłem na pływający tryb, to już człowieku, jak wracałem, to mnie rzuciłem na furę. Chłopie, no luksus było. Czeku jedziesz po tych dołach i pływasz na siedzeniu, nie? Wiem. Na fulskę rozkręcone. A jak było już na tym, jak było, wiesz, leczko sztywniejsze siedzenie, już tak rzucało kabiną, że myślałem, że spadę z tego czepka, nie? O, dawaj tu. Atakuj ten luksus. Amfibia. Amfibia. Ruski utonie, ty, ona puściła zoba. Płynie sobie. No zimna, mało nagrywana, kamera prawie się rozładowała, widzowie. Co? Tanken. Wziąłeś noży? Wziąłeś. No już coś tam żeśmy rozsiali. Coś tam już rozsiane, bo już nawet słońce zeszło, także jest dobrze. O. W sumie już jakby tak z tą dosypką liczysz, to dwa lejki poszły, nie? Każde ziarenko. Każde ziarenko, trzeba wysypać. Żeby nie było, bo towar drogi. Jak się. Trzy razy droższy. Elegancko. Tyk. Ja z ekipą. Ubranutka. Kabaret Malina. Teraz fajne trzy kaweczki obok siebie, to ranem pan nagrywa się. Chyba starczy na styk tego nawozu. Jak on się sypie, to taki kurde. Ja to bardzo lubię. A fajny jest ten. Te granulki takie są fajne. Każdy prawie takiej samej wielkości. Równiutkie. Inne jest, ale trosanie na przykład to te to granulki jest inna, nie? To już inna jest też, no. Nie są takie jednakowej, wiesz, struktury, w sensie, wiesz, że nie są okrągłe, niektóre są, wiesz, takie, a te co to naprawdę jak jednakowej. To są niektóre większe, ale faktycznie nie widać różnicy, nie? Dobra. Coś tam zostanie tego nawozu chyba jeszcze akurat to. Co zostanie, to wiesz, że jest za stodołę. Chcę policzyć, ile ci zostało tych worków w sumie. No worki ty wiesz, zliczę i zobaczę, ile wtedy wyszło. No. A jeszcze. A syf, co to? Miejsce jest w lejku, to co to? Pyk.
albo na styk starczy, jak pojedziemy, tu się wysypie i do Mańka pojedzie jeszcze. Na paświsko, co masz na paświsku? Żyto. Żyto też. Żyto? No. No kurde. Nie, no mało mam żyta, no ile? No tu kawałek, ja tam jeszcze przecież tak... Nie, chodzi o to, że na tamtej glebie, nie? To powinno urosnąć ładne. Żyto, bo... Tam było przejść. Nie wiem, czy bardzo zasiać przejść. Mm. No, od sapie, czy to... Pszenicy tam nie zasieje, bo ci... No ta. Może jęczmień, o zimy się zasieje tam znowu. Albo przeżyto. O, przeżyto. Kupisz ode mnie certyfikatu, daj drona. Ścieżką, nie ścieżką. No tak, chodzi. Chodzi ze ścieżką. Nie, no to sypuje tam do tych boków, przecież widać, że leci. Nie ma co sypać do sąsiada. Bo jeszcze nam zostało jedno, dwa, cztery pola i koniec. Akcja na wozy będzie zakończona. Szybko dzisiaj. Szybko dzisiaj. Więcej pól jak zeszło rosło, a szybciej. Bo mniej tankujemy, nie? Bo jest mniejsza dawka i szybciej się sieje. No i też szybciej jeździmy, nie? 6 na godzinę. Aby ktoś nie wiedział, 6 na godzinę, czyli to jest trójka terenowa w Rusku. I co, jaka dawka? No tak wychodzi, nie wiem. Zobaczymy jak, pod koniec filmiku zobaczymy ile wysialiśmy. Ale wydaje mi się, że będzie ok. 150-170 w tych przedziałach. Wiadomo, że precyzji nie będzie, bo to jest tylko lejek. Dawka uśredniona będzie. Ale średnia ta. Reklamy na polu. A. Tutaj mokro było. Tutaj niby nie ubój już, a... No. Nie, dzielę. I tu siałem samym siewnikiem. To? Samym siewnikiem tu siałem. Tak? No. Tak, to były te kuty, no po przeżycie. Tutaj się kiepsko. Nie, to do lewego się jest nasiane. Tak? No. Dobra, się przeglądałem, to teraz nasiane jest. Dobra, niech będzie większa dawka, bo pszenica. Pszenica musi dawać. Nie, rozkrzewi się. No i tak jest ładnie widać. No fajnie wygląda. Ale są właśnie te... Rajki widać fajnie. Rajki widać, no. Tak szukaj, sami się widzi. No agregatem to by się zapychało bardzo. Mordęga by tu była. No i też wiesz, wtedy jak żeśmy orali jeszcze, to by tutaj nie, czekaj, którym dwuski bowiem orałem. Dwuski bowiem poorałem chyba? Czy trzy? Nie, trzy to bym tutaj tak pierwszy sprawę, że jeszcze wtedy jak to nie chciało, jak testy były. Ścinacze to były. Ze ścinacze były. W tym roku mi się wydaje, że będzie lepiej. Jeszcze 60 po remoncie. W moim momencie to będzie się orało, a się będzie chciało orać. Nie będzie było. O, nie będzie była skrzynia ta. Most. Most właśnie to nie był skrzynia. Nic ino robić teraz.
jedziemy na ostatnie pole tutaj do mnie za stodołę i akcja będzie zakończona. Karol już tam 30. Już 30 dojechał. Ja sobie tylko co? Muszę biegi przerzucić. Na terenowe. Dobra, włączę sobie od razu lejek. O, tutaj tu masełko, bo słońce świeci. Tu roztopiło. Dobra. Bagienko trochę, ale powinno się dać jechać, miejmy nadzieję. Nie, damy radę, bo tutaj widzicie jeszcze woda stoi, ale jest okej, luz. I akcja na wodzy będzie zakończona, fajnie to dzisiaj sprawnie poszło nam. Karol mi pomógł ciapkiem dowozić na wóz. Pies, gdzie ty latasz po tym na wozie? Elegancko. Tutaj przężytko. No i co, dogramy końcówkę z Karolem. I po nawozach. I po nawozach. Już rozsiane. Wszystko. No. Moment. No i co? Wisie. I po nawozach. Było i nie ma. Amba Fatima. Koniec. Dobra. To co? Teraz. Jest to worków? Ile worków? Worki trzeba policzyć, by nie pomoże. Masz, liczyć. Zaczynamy sezon, w końcu sezon ruszył, to i odcinki będą. Jak pierwsza 60 złożyć. Dopiero sezon ruszy na pełnej. No. No co, to kończymy, to na razie chodź do następnego. Bye you.